Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Dzień dobry, witam serdecznie. Nowe otwarcie w historii klubu koszykówki Włocławek z nowym trenerem. Dzień dobry, witam trenera Dejana Michewca. Dzień dobry, witam wszystkich. Trenerze, zmęczony? Tak, no ja miał teraz mało przerwy, nie? I myślę, że kiedy za trenera to tak też nie jest tak słabe, nie? Wiesz, kiedy pracujesz z roku w rok i dużo i wszystkiego jest dobrze, da mało głowy, odpoczyjesz, nie? I teraz jestem tak, mam dużo energii, dużo motywacji i to mi bardzo się cieszy. Pytałem, czy zmęczony, bo dzisiaj, wczoraj trener przyjechał, dzisiaj się dużo dzieje, była konferencja, przede wszystkim było spotkanie z trenerami, prezesem, później konferencja, później sesja zdjęciowa, sporo tego, ale tak naprawdę to dopiero początek tej pracy trenera. No tak, ale tak jak mówię, ja lubię pracować, lubię, daję dużo rzeczy nie, i kiedy jestem w domu, nie spię dużo, nie oglądam telewizji, tylko lubię co robić, nie? Lub jak nic drugiego, ten z dzieci pograć na boisku i to tak dalej. Te rzeczy nie ma żadnego problemu. Nie? Nie ma żadnego problemu. Dowiadywałem, pozwoliłem sobie dowiedzieć się troszeczkę na temat trenera od różnych naszych wspólnych znajomych i rzeczywiście to, co mówią, no jest trener rodzinnym facetem. No, dla mnie zawsze rodzina jest pierwsza. Ja myślę, że to są rzeczy, które są najważniejsze w naszym życiu, nie? Ale też jest tak, nie? Koszykówka też jest part of, wiesz, od mojej rodziny, nie? To nie jest, że koszykówka jest moja praca, nie? To jest nie moje, tylko nasze życie, nie? I moje dzieci, moje żony i też kiedy przyjaciele, nie? I tak to jest i dlatego, dlaczego ja lubię koszykówkę, też oni lubią koszykówkę i my razem to robimy i to. Gracie w koszykówkę razem? Też, ale wiesz, nie jestem najmłodszym chyba jeszcze. No jeszcze najmłodszy też pogra kiedy koszykówkę, tak, tylko rzuca, nie, na taki mały kosz, ale my raczej robimy co innego, nie? Wiesz, zawsze są koszykówki, oni też przychodzą na mecze, po meczu, wiesz, jak jest dziecko, kiedy zostaje na boisku i to i też ja potrzebuję, kiedy mało odpoczynka od koszykówki i robimy też inne rzeczy, nie? Też pogramy w piłkę nożną, też inne sporty i tak. No, Słowenia to jest kraj wielu sportów, macie. Jesteście naprawdę mocni w różnego rodzaju sportach. Czy oprócz koszykówki, piłki nożnej, coś jeszcze? No ja myślę, że wszystko. Wszystko robimy. A co trener praktykował, ćwiczył, jak był młodszy? Ja też grał w koszykówki, grał w piłkę nożną, też atletykę ćwiczył, ale to szybko skończył w mojej karierze, nie? Ja miałem takie bardzo mocne kontuzje na kolano, nie? I później nie było możliwe robić co profesjonalnego, nie? Ale to jest tak, jak ja myślę, że to jest dobrze za moje karierze jak trenera, nie? Ja, mój początek był, kiedy miał 19-20 lat, nie? To teraz jestem młody trener, ale mam więcej lub 20 lat doświadczenia, nie? I myślę, że to jest też taka dobra rzecz na końcu, nie? Jak zawsze w życiu, zawsze chciałem widzieć wszystko z dobrej strony, nie? Czyli u nas się w Polsce mówi, może trener to zna już, szklanka do połowy pełna. No tak, zawsze. To jest jeden od motto, nie? Mhm.
wszystko zobaczyć z tej dobrej strony i tak jak u szklanki, nie? Jak jest poł, jest poł. I lepiej jak nie ma, nie? No zdecydowanie, zdecydowanie tak. Trenerze, a wspomniał trener o trzech synach, ten najstarszy 8 lat, młodszy 6. 6, tak. No to już są kumate dzieciaki, tak powiem, już rozumieją wszystko. Co powiedzieli, gdy trener powiedział, chłopaki, idziemy do Wrocławka? Pierwsze było, będziemy iść do KFC, nie? To jest taka, kiedy była nagrada, nie? My nigdy nie idziemy tak dużo w tej fast food restauracji, nie? To, ale tak, 2-3 razy na rok, nie? I oni tutaj bardzo lubią ten KFC, nie? To jest, nie ma tego dużo, tylko myślę, że są jedna lub dwie u Słowenii i my nigdzie byli, nie? Tam u Słowenii, ale tutaj byli, jak mówię, parę razy oni to. I mamy też tutaj takie przyjaciele, tak dalej. Są wesoły, nie? Kiedy jest który dzień, który ten najstarszy, nie? On może mieć jakiś problem, dlatego co ma tam teraz przyjaciele i to, ale od razu było to, idziemy o KFC, nie? To jest pierwsze co mogło. Nie spodziewałem się tego, że będziemy o KFC, nie, też się, ale że tak. Będziemy się o KFC rozmawiać. Ta propozycja Anwilu Włocławek zaskoczyła trenera? Nie wiem, moja praca jest taka, że nigdzie nie jesteś zaskoczeni, nie? To jest tak, wiesz jak, to u tym roku było tak, nie? Było miesiąc, dwa, gdzie nie było żadnej propozycji. Później od razu jedna, druga propozycja, nie? I później zobaczysz, jest to dobrze za ciebie, za twoją rodzinę, za twoją karierę i wszystko. I kiedy jest co otwarte, ja myślę, że najważniejsze jest, że jesteś gotowy na to. Ja myślę, że jestem był gotowy na to. Teraz myślę, że jestem już więcej i nie było żadnego zaskoczenia, tylko jak jesteś gotowy lub nie, tak oglądam te rzeczy. Nie? A ten rok przerwy, który trener miał, chciałbym zapytać o tą sytuację. Dlaczego? Skąd to się wzięło? No tak, nie było tak, że nie miał propozycji, jak mówię, nie były. Miał też tu z Polski, myślę, 3-4 propozycje. Miał też, nie wiem, dwa razy kontrakt. Na końcu nie zdecydowałem, da się dogadamy, da, nie wiem, da podpisałem, nie? I czekam na sytuację, którą myślę, da jest dobra, da jest, ma ambicje. Jestem człowiek, który chce grać na wysokim poziomie, który chce wygrywać, który chce mistrzostwa zdobyć i wszystko to, nie? Ja myślę, że to jest to, ale u tej przerwie też, jak mówiłem od początku, ja nie jestem był w domu i nie robił nic, nie? To pytanie, co trener robił właśnie? No to ja dużo, dużo czasu sprowadzam u koszykówki, ale na drugiej stronie, nie? To jest tak, nie? Zawsze potrzebujesz się uczyć, nie? Pierwsze co zrobił takie detalne analizy ostatnich 2 lat. Później oglądał dużo meczów, robił scouting, rozmawiał z trenerami, pojechał do innych klubów i zobaczył, jakie treningi. I tak, był cały czas też u koszykówki, a zrobił te rzeczy, które niemożliwe, kiedy masz pracę, nie? To jest wtedy, kiedy masz klub, to nie ma czasu na nic, nie? Kiedy jest koniec sezonu, od razu początek nowego sezonu, nie? Ty musisz oglądać gracze, musisz rozmawiać z nimi i to, nie? Od razu nowy sezon. Jak jesteś już u kadrzy, nie? To wiemy, nie ma nic, nie? I ja myślę, że i teraz, w tym momencie, nie? Jak jest ten rytm u koszykówki, nie? Dużo meczów, mało przerwy, nie? Ja myślę, że trener, kiedy musi wziąć
rok odpoczynka, nie? I zobaczymy to też na największym niveau, nie? Też, nie wiem, Obradowicz zrobił to już jeden raz, nie? I ja myślę, że może to też teraz on wziąć rok odpoczynku, nie? Jest, to jest na tym poziomie, który on, to jest jeszcze więcej, nie? Wszystkiego. Tak, takie odświeżenie dla głowy. No, odświeżenie dla głowy i uczyć się i rozwijać się, nie, i to. Czyli to tak naprawdę nie był odpoczynek na kanapie. No, na pewno nie. Ja teraz nie, no, forma jest. Oglądam jak forma, rok temu, nie? Forma jest, trener wygląda doskonale, to trzeba oddać się. Trenerze, mówił trener o tym, że 20 lat doświadczenia w koszykówce. A jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego rola trenera? Kto był trenera inspiracją? Skąd to się wzięło? No, inspiracja była to, kiedy był tak małe dziecko, nie wiem, u latach mojego najstarszego dziecka teraz, może dwa lata starszy, kiedy tam oglądam te mecze u Słowenii, nie? I był ten zespół, z którego miejsca ja pojechałem, ja jestem urodzony, nie? Szentiur, tak. I oni wtedy grali nie u Ekstraligi, tylko u pierwszej ligi, nie? I oni zaawansowali do Ekstraligi i to było tak, nie wiem, na niższym poziomie jak tutaj, nie, ale to było wszystko. Wszyscy tam byli, puna hala i wszystko, nie. Ja teraz tak pamiętam, oglądam to i ja mówię, ja chcę być tam, nie, na dół, w środku, na boisku. I później, kiedy gram też koszykówkę, zawsze mi była jeden najlepszy sport, nie. I po prostu kocham koszykówkę i mówię, to chcę robić w życiu i to mnie zawsze było wszystko. Nie, nigdzie nie myślę, że będzie to moja praca, nie? Ale to jest tak, myślę, że jest krok po kroku i na końcu skończyło się tutaj. Nie? No jeszcze się nie skończyło. No, myślę, na teraz, nie? Tak, teraz. Na teraz tak. Czy miał trener styczność z Mago Sagadinem? Bo to jest ojciec słoweńskiej koszykówki, tak się o nim mówi. Mhm. I spod jego ręki wyszli kolejni, Aleš Pipan, Saszo Filipowski. To no, kiedy był na faksu, na college'u, nie? Wtedy ja pojechał do fakultety za sport, nie? W Słowenii i jeden od tych mentorów tam też był Saszo Filipowski. I ja wtedy rozmawiałem z nim i on mi pomógł, da zrobił mi tak, da mogło być, że idę do treningu w Union Olympia. Wtedy z Mago był trener i ja cały rok I was there. Przechodzimy na angielski? Nie, może, ale tak mi, wiesz, tak jest. Dłużej dzisiaj jest taki dzień wszystkiego i u głowy nie ma słów zawsze, tak się, nie? Tak się mówiliśmy przed wywiadem, możemy przejść na angielski, nie ma problemu, będziemy tłumaczyć. Spróbujemy jeszcze, jak nie, może, co ty myślisz najlepiej, nie? Może mój polski nie jest dobry, może by na... Nie, polski jest absolutnie zrozumiały, super, na razie rewelacja, działamy dalej. No i ja oglądam te treningi cały rok, nie? I tak dalej, z Mago na pewno jest jeden z tych trenerów, który dał dużo wszystkim trenerom z Słowenii, nie? I tak dalej. I też teraz ja mam dobry kontakt z Saszą Filipowskim. Ja myślę, że on jest dla mnie najlepszy trener w Słowenii, jeden z lepszych trenerów w Europie, nie? I on też dużo pracuje, dużo dobrych rzeczy robi i z nim zawsze jest dobrze pogadać o koszykówki. Nie? Mhm. Trener nie jest pierwszym Słoweńcem w Anwilu Włocławek. Ja myślę, że piątym, szóstym, nie? Jak też... To kto był wcześniej? To był Urlep, nie? Dedek, Pipan,
Sagadin i Damianowicz. Damianowicz, a był asystentem. Ale, no, okay, ale to oczywiście. Dla mnie, jak mówię na konferencji pracy, dla mnie nie tak ma. Tak właśnie dzisiaj usłyszałem. No, nie ma asystentów, tylko są trenerzy. Ja myślę, że praca trenera nie jest łatwa. Nie? Asystenty dużo, dużo robią rzeczy, które nikt nie zobaczy. Nie? Ale to jest też, oni robią te same rzeczy jak trener. Tylko różnica jest odpowiedzialność i te rzeczy, ale wszystko inno na treningu, na meczach. Ja myślę, że muszą mieć te same lub bardzo ważne role u tym zespole szkoleniowca. W Wrocławku staramy się pokazywać też pracę asystentów, więc no. Mam nadzieję, że tak samo będzie teraz. Radek Mijanowicz jeszcze był taki trener, tylko nie jestem pewien, czy to był Słoweniec. On jest Słoweniec. On jest Słoweniec, tak. Czyli trener jest siódmy. Wychodzi się siódmy. Czy trener rozmawiał z którymś ze swoich rodaków przed podpisaniem umowy? Teraz przy tym rozmawiał z Dacą Damianowiczem. On jest mój bardzo dobry przyjaciel i my rozmawiamy dużo, nie tylko na to. A z drugimi, dobrze, rozmawiam z Dawidem Tetką, nie, ale po tym, kiedy już były negocjacje i to. A o drugich teraz nie, na temat kluba i to, nie. Wiem, dużo wiem, był tak, nie, dla mnie nie było potrzebno. Nie wiem, żadnych informacji. Nie, tak. Aha, rozumiem. Trenerze, Polski Cukier Toruń, no, o tym też musimy porozmawiać. Co trener pamięta z tego finału przeciwko Anwilowi? Jakie takie flashbacki, jakie kadry są w trenera głowie? Myślę, najwięcej co pamiętam, to co się działo wszystko w tym finale. Ja myślę, że to jest był jeden z najlepszych momentów polskiej koszykówki w ostatnich latach. To są, wiesz, wszystkie kibice, za kibice nie było możliwe da przyjechać na mecz. Nie było karnetów, biletów. Nie było i to jest to. Wiesz, to jest zawsze, kiedy jest potrzebna bilet więcej, to jest to. To robimy najlepiej za ten sport. To jest promocja, wszyscy to chcą. I to jest to, co największe pamiętam, a to jest jedna rzecz, to jak mówię, nie? Dlaczego ja startuję koszykówkę, lubię koszykówkę, nie? Fani, wszystko co się dzieje za boiskiem, nie? I to jest to najwięcej pamiętam i to była taka długa seria. Taki maraton, nie? Mhm. W Toruniu Anwil grał w finałach 4 razy, w sezonie zasadniczym obu sezonów po jednym meczu, czyli 6 spotkań. Za każdym razem tłumy kibiców z Wrocławka były w arenie Toruń na tych meczach. Co sobie trener myślał, gdy widział taki najazd kibiców rywala? Był trener zdenerwowany, że jak to jest, że dopuściliśmy czegoś takiego, czy nie? To możesz zapytać też moich graczy, pracowników klubu. Ja nigdy nie był zdenerwowany, co kibice były tam. Ja był wesoły, nie? Mhm. Dlatego ja mówię, to my gramy koszykówkę za fanów i za wszystkich fanów, nie tylko za jedne fany lub to, nie? I więcej jest fanów, lepsze jest za wszystkie, nie? I ja bardzo się cieszę, ja był dumny, nie? Tam dużo fanów, dużo wszystkiego, to tylko pozytywnie, nie? To znowu szklanka do połowy pełna. No pełna. Szklanka do połowy pełna. Trenerze, podczas pierwszej rozmowy jeszcze tutaj przez telefon, jak rozmawialiśmy kilka dni temu, tam padło takie bardzo ciekawe zdanie, albo wygrywasz, albo się uczysz. Czy to jest motto trenera na tej koszykarskiej przygodzie? Na pewno jeden od motto. Wiesz, jak jest to? To jest, tak jak mówiłem przedtem, nie? Teraz jest i dużo meczów, nie? Dużo wszystkiego i ty jak za dużo zostajesz przy historii
a za długo zostajesz wiesz, w przyszłości, tak, to tam zostajesz, tam możesz zostać, tak, za zawsze, nie? I jest bardzo potrzebne, da idziesz dalej, nie? I jak chcesz być lepszy, to musisz co nauczyć z tej historii. Przeszłości, historia, tak, 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 tak. Musisz co nauczyć z tego, nie? I ja też zawsze mówię swoim zawodnikom, da lub wygramy, lub uczymy, nie? I zawsze jest, wiesz, lepsze jest uczyć, kiedy przegrasz, nie? To pamiętanie jest lepsze, nie? I tam jest tak, nie? Jak mówię na jednym example, nie? Nie wiem, mecz wygrasz za jeden punkt i mecz przegrasz za jeden punkt. Mhm. I kiedy robisz analizę, nie? Wiesz, lub nie tylko ja, tylko wiesz, wszystkie fani. Kiedy wygrasz za jeden mecz, wszystko było zrobione super. Kiedy przegrasz za jeden punkt, nie? Wszystko było zrobione źle, nie? Ale to jest ten sam, nie, ale ja mówię, to jest jeden rzut, nie? Tak. Ale rzut Arona Sela w finale. No, a oglądać z jednego, nie, to jest tak, z jednego aspekta, nie, jest dużo słabiej życie, a przegrał si za jeden punkt, nie. Ale jak wygrasz za jeden punkt, ten sam mecz, ten sam zespół, wszystko jest super, nie. A u analizy, naszej analizy nie jest tak, nie. I Latwia jest później, wiesz, kiedy przegrasz, nie. Te rzeczy, nie, które nie były zrobione dobrze, nie? I były, jak wygrasz lub przegrasz, też masz same rzeczy, kiedy wygrasz. Nie? I u analizy łatwiej, nie? Kiedy przegrasz, to wszystko pokazywać, analizować, i pamięć jest lepsza, jer koncentracja wtedy jest normalnie. To oni, zawodniki, też te wiesz, aha, to musimy zrobić lepiej. To jest dlatego mi nie wygrali, nie? A tak, to jest taka mała różnica, nie? To różnica tak naprawdę zasadnicza, ale to jest rzeczywiście ciekawe. To, co trener powiedział o tym, jeden punkt zwycięstwa, jeden punkt przegranej, no, to jest kompletnie różne, różne spojrzenia. Trenerze, filozofia koszykówki, filozofia budowania zespołu, wygrywania, na co trener zwraca najważniejszą uwagę? Co jest kluczowe? Jak ten nowy Anvil będzie zbudowany? Powiedział trener, że będzie zespołowy. Przede wszystkim wyrównany skład? To jest pierwsza idea. Wyrównanie jest tak, że wszyscy są graci i wszyscy mają... Niemożliwe, że wszyscy mają te same role. Wiesz, jak myślę, że... Myślę, że niemożliwe, że wszyscy są na tym samym poziomie, nie? Tak. Ale najważniejsze jest, że jest ten 12 gracz ma rolę i że jest jego rola też bardzo, bardzo ważna. Że nie jest to tylko on jest tam, dlatego co musi być, nie? Ale on musi mieć rolę, która jest ważna za zespół i muszą to wszyscy wiedzieć. Nie? I jak nie ma jego, jego rola nie jest ważna, ten cały zespół nie będzie ważny i nie będzie grał jak musi. To jest ważne. Nie? To, co zapytałeś, nie? Jak będzie graczy porównani, to jest niemożliwe. Nie? Będzie hierarchia i wszystko, ale muszą być jak zespół. Jak chcemy, da są jak zespół, ten role muszą być jasne, definiowane i wszyscy muszą to akceptować, nie? I to jest najtrudniejsza rzecz do zrobienia od trenera, nie? I zawsze, kiedy jest zespół nowy, nie? Potrzebujesz czasu, wiesz, i oni muszą się spoznać, i ty musisz ich spoznać, i oni muszą ciebie spoznać, i tak dalej. Nie? Tak, dużo do zrobienia. Dużo do zrobienia. Trenerze, jeszcze cały czas troszeczkę jeszcze o tym cukrze, o tym Toruniu, ale w kontekście tego mistrzostwa, które zrobił Anvil Włocławek, czy trener przychodzi do Włocławka z taką myślą, że coś tu jeszcze mam do zrobienia w Polsce?
No ja zawsze jakby zrobił trzy mistrzostwa tutaj, jeszcze mam co do zrobienia. To jest, wiesz, zawsze nowy sezon jest nowy sezon. Tak. Nie? I ty i kiedy wygrasz, nie? To jest dobre, to zostaje, to jest historia, to jest co, wiesz, co wszyscy mamy lub mają, nie? Ale dzisiaj i jutro w sportu jest nowy dzień. I my musimy dzisiaj i jutro pokazywać, kto jesteśmy, co robimy i da jesteśmy najlepsi. Nie? Wiesz, to u sportu zawsze jutro może być kto drugi. I ty musisz być najlepszy, ty musisz pracować, ty musisz zrobić to jeszcze raz. Nie? I tak jak mówimy, to jest nowy sezon, nowi gracze, nowe otwarcie. W Polsce trener zrobił wszystko poza mistrzostwem. Puchar Polski, super puchar Polski, super puchar wygrany z Anwilem Wocławek w Gnieźnie. Jeszcze były dwa medale. No brakuje tylko i wyłącznie złota. Tak. To jest też dodatkowa motywacja, nie? To jest zawsze, ale jak mówię, nie? To wiesz, to tak widziałem teraz po sobie, nie? Da, kiedy ty myślisz tak przed, nie? Jakby jeden raz wygrał mistrzostwo, a kiedy jeden raz wygrasz, nie? To ty wygrał dwukrotnie. No, to widzisz, jak jest to, nie? I on chcesz więcej. I ja myślę, że okej, będzie dwa razy, trzy razy, nie? Ja chcę, jak możliwe, wszystkie razy, to chcę wszystkie razy. Było mistrzostwo w Anglii 2012, no, tak. 2015. Słowenia. To była w ogóle jakieś wyjątkowe wydarzenie, bo ani Olimpia, ani Krka, tylko Tajfun Szentjur, to była niespodzianka dekady? No ja myślę, że to można już nie ma słowa, jaka niespodzianka. A trener lubi piłkę nożną? Lubi. No ja lubię wszystkie sporty lubię, ale bardzo mało oglądam sporty lub telewizję. Bo chciałem porównać, dwa albo trzy lata temu Leicester City w wielkiej Premiership wygrał mistrzostwo. To tak można porównać. No ja myślę, że to jest większa różnica, nie? To musimy mówić, to jest kiedy ja przyjechał do tego klubu, nie? Oni jeden rok przedtem w żadnym meczu, jakby ostatni mecz przegrali, oni by spadli do drugiej ligi. Nie? Czyli ledwo utrzymali się. No to się jedno utrzymali. To zawsze były tam, gdzie nie. To nigdzie nie to. Nie? I też większa niespodzianka była dlatego, co ja zostawiam 6 graczy z tego zespołu, nie? I wezmę jednego zespołu, który wypadł, nie? Jednego zespołu, który był w miejsce większej. Wezmę Dragisza Drobniaka, nie? Który miał bardzo duże doświadczenie, ale grał w Turowie, też miał dużo lat, czekał na ofertę, trenował z zespołem w drugiej lizy. I ja myślę, że on może pomóc temu zespołu i dwa rukia z college'a, nie? I to jeden był po kontuzji, a drugi był od razu z college'a i to jest było to, nie? I nikt nie spodziewał, da to tak będzie, nie? Ale na w którym momencie ten nazwy uświadomił, pomyślał, kurczę, możemy zrobić to mistrzostwo, to może się udać. No, dla mnie najważniejsze jest zawsze następny mecz, nie? Okay. I chcę zawsze wygrać, nieważne lub przedtem przegrasz, wygrasz, to nie ma pojęcia, nie? I mi wtedy u tej pierwszej rundy było 20 meczów, my wygrali 19, nie? Tylko jednego przegrali. Później była druga runda, nie? I wtedy my rozmawiali z asystentami to i mówimy, ok, teraz my musimy i mało więcej pracować i być gotowi na playoff. Nie? Ta druga runda w Słowenii nie jest tak ważna, nie? Tylko jest
które miejsce będziesz miał w playoffie, nie? I tam my dobrze grali, ale ja myślę, że jesteśmy byli gotowi na playoffy, nie? I w playoffie przegrali tylko jeden mecz w finalu, nie? Wszystko drugie wygrali i to jest była taka niespodzianka, ale ja nie wiem, ja zawsze miał wierzę w ten zespół, ja zawsze mam wierzę w zespół, który trenuję i myślę, że możesz zawsze zrobić co. Jer wiesz, jak jest to, jak ty nie wierzysz, nie? Jak trener, to, no to się... niemożliwe, da gracze wierzą. Nie? I to nie jest tak, że ty tylko przyjechasz na mecz i się wygra. Jak trener nie chce, jak trener nie wierzy w to, niemożliwe wygrać mecz. Jer, ta energia, nie, to musisz dać też graczom. Nie? I ja myślę, że od początku miał wierzę, ja nie myślę o mistrzostwu, nie? Ale miał wierzę, że my możemy wygrać. I to jest to, ale... I tak samo będzie na pewno we Włocławku i tak jak wspomniałem, pierwsze mistrzostwa 2012, drugie 2015, ta przerwa teraz była troszeczkę długa. No też więc... jest, może ta pierwsze mistrzostwo, nie? To jest też było tak, da w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii. My, kiedy od pierwszych 5 meczów przegrali 4 mecze, nie? Aha. Tylko wygrali jednego. I od tego momentu wygrali wszystko. Okej. Okay. Wiesz, to jest tak też, ale... Cierpliwość popłaciła. No to jest tak, ja zawsze mówię, wiesz, to też był nowy zespół, był bardzo młody zespół, to były 5 graczy było starszych o 21 lat, nie? To aha. Było tam dużo, tak, 20, 19, 21 lat, nie? I taki zespół potrzebuje jeszcze więcej czasu, nie? Jak inni... ale dlaczego to mówię? Nie? To mówię o tej wierze. Nie? Ja zawsze rozmawiam z graczami i my przegrywali mecze, ale oni wiedzą dlaczego i ja im dam tę wierzę, że my możemy wygrać. I kiedy oni to, wiesz, zobaczyli, nie? Później wszystko się zmieniło i my wygrali wszystko, to jest, myślę, na 21 mecz u serii. Nie? No, to taka piękno sportu. No, piękno jest, sportu. Na pewno. I tak naprawdę dobry przykład na to, że pracą, tylko i wyłącznie pracą można osiągać sukcesy. No, to jest... A trener lubi mocno opracować, bo też pytałem zawodników. No, ja myślę, że bez pracy nie ma... Kołacze się mówiło. No, ale to tak, dlatego ten pre-season jest ważny, nie? Tutaj jest można najwięcej popracować, zrobić to, te team chemistry, nie, i te rzeczy, tak, da. Ale... No i cóż, po zawodach. Trenerze, umówiliśmy się, że będziemy rozmawiać po polsku, a jak się coś nie uda, będziemy rozmawiać po angielsku. Się okazało, że nie ma takiej potrzeby. No ja się praszam wszystkim. Da, ale nie ma za co przepraszać. Moje polski nie jest tak na 100% do zrozumienia, nie? Ale ja też, ja myślę, że jest ważne, jak ja pojecham tutaj, nie? Ja mam ten respekt, jak się mówi. Szacunek. No, szacunek do wszystkich i do miasta, i do ludzi, do country, do kraju i ja myślę, że to jest jeden z tych kroków, którym ja mogę zrobić dla nich, nie? To jest, wiesz, ja jestem tutaj z drugiego kraju, nie? I to tylko chcę pokazać, że jestem wolny, że jestem człowiek, który, nie? I dlatego chcę, jak mówię, nie najlepsze, ale ja myślę, że będzie lepiej i lepiej, nie? Też jest teraz jeden rok, nie rozmawiam, nie? I nie pamiętam wszystko. Ale ten wszystko rozumie? No, ja myślę, że rozumiem, tak, 99%. Zobaczysz, nie? Dopytałem kiedyś, za które słowa, nie? Ale w kontekście myślę, że rozumiem. Trenerze, dziękuję bardzo za rozmowę. Myślę, że jeszcze to nie jest ostatnia rozmowa, którą zrobiliśmy, pierwsza, ale nie ostatnia. Dziękuję serdecznie. Już dłużej nie zatrzymuję, bo jeszcze parę rzeczy do zrobienia dzisiaj. No.
Trener Dejan Michewc. Dziękuję również i do zobaczenia. Nie? I do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu.